Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze, odnawialne źródła energii od wielu lat mogły być tym fundamentem, który będzie budował bezpieczeństwo energetyczne Polski. Jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości przez 7 lat nie dostrzegał zielonych źródeł energii. Zeroemisyjność stanowiła problem, a myślenie pozostawało do czynienia tylko w planach, kiedy mówiono o samochodach elektrycznych i ich milionie. No to ciekawe, ile tych milionowych samochodów elektrycznych po Polsce dzisiaj jeździ. Ale rozwiązania zielonej energii to umiejętność dostrzegania problemów przyszłości. I chciałem, panie ministrze, zapytać o to, czy trwają prace, inwestujecie, bądź sięgacie do źródeł naukowych, które pozwoliłyby na magazynowanie energii. Odnawialne źródła energii to tylko część przemysłu energetycznego. Potrzebne są też magazyny. Na świecie ta praca się już rozpoczęła i chciałem się dowiedzieć, jak w Polsce wygląda koncepcja magazynowania energii, które będą powstawały z odnawialnych źródeł energii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.